Oto drużyna sejmowa i senacka Platformy Obywatelskiej. Spotykamy się na Wyspie Młyńskiej, która nam wypiękniała w ostatnich latach. Pokazałem ją szefowej europejskiej dyplomacji, Lady Ashton. Tu spotkałem się z ministrami spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Dzięki funduszom europejskim Bydgoszcz pięknieje. Wydaliśmy w ostatniej dekadzie kilkaset milionów złotych na ważne inwestycje. Chcielibyśmy kontynuować modernizację Polski. Dzisiaj przywiozłem z Warszawy pismo pani minister Bieńkowskiej o tym, że dworzec centralny otrzyma dofinansowanie 80 milionów złotych. W tych wyborach stawką jest to, czy zdobędziemy 300 miliardów złotych na dokończenie modernizacji Polski, czy też Polska będzie areną swarów i wojenek z sąsiadami. Prosimy o zaufanie, prosimy o pójście na wybory. Dziękujemy za każdy głos.